Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i zapraszam Was do wysłuchania historii z województwa mazowieckiego. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, o zostawieniu komentarza i łapki w górę, a tymczasem zapraszam Was już do wysłuchania dzisiejszej historii. Pani Henryka Molendowska miała w 1995 roku 52 lata. Niestety nie zachowała się żadna inna fotografia poza tą, która jest prezentowana na ekranie. Tutaj pani Henryka była młodsza. Kobieta mieszkała wraz z synem oraz siostrą w miejscowości Andrzejówka w powiecie zwoleńskim. Prowadziła pijalnię piwa zwaną Akwarium w miejscowości Garbatka Letnisko i codziennie dojeżdżała tam autobusem. Interes nie szedł najlepiej i kobieta miała niewielki dochód ze sprzedaży alkoholu, w związku z tym nie mogła sobie pozwolić na zatrudnienie osoby do pomocy. Wszystkie prace w barze wykonywała właściwie sama. Czasami pomagał jej syn, głównie przy rozładunku towaru. Lokal znajdował się w budynku gminnej spółdzielni, a nieopodal zlokalizowany był postój taksówek. Od 1993 roku akwarium było prowadzone przez panią Henrykę, która najpierw założyła spółkę z koleżanką, ale później całkowicie zajęła się tym interesem zupełnie sama. Pani Henryka Molendowska opisywana była jako kobieta bardzo spokojna, ale wobec klientów awanturników potrafiła być stanowcza. Często sprzedawała piwo na kredyt, miała kilku dłużników, którzy zalegali jej z płatnościami. Wśród nich byli bracia L., którzy pod wpływem alkoholu często się awanturowali w lokalu. Poza tym nie miała większych problemów, a przynajmniej nie wiedzieli o tym jej bliscy. Jedyną sprawą, która zaniepokoiła ją w ostatnim czasie, była propozycja, jaka padła od miejscowego łobuza, który twierdził, że za 100 zł miesięcznie może ochraniać jej lokal, ale kobieta odrzuciła tę propozycję. 27 kwietnia 1995 roku pani Henryka Molendowska pojechała do Garbatki autobusem o godzinie 8.30. Wracała zazwyczaj ostatnim PKS-em o 22.30 i planowała tak też zrobić również tego dnia. Po wcześniejszym przygotowaniu lokalu, rozpakowaniu towaru, wczesnym popołudniem jak zwykle otworzyła swój lokal, przez kilka godzin obsługiwała swoich klientów. Kiedy późnym wieczorem około godziny 21.30 w pijalni piwa pojawili się klienci, nie zastali właścicielki za barem. Przez chwilę cierpliwie czekali na kobietę, ale w pewnym momencie usłyszeli jakieś dziwne dźwięki. Określili, że było to charczenie. Z tego powodu zerknęli na zaplecze i wówczas znaleźli panią Henrykę leżącą na podłodze. Kobieta była cała we krwi. Mężczyźni natychmiast wezwali pogotowie. Niestety kobieta zmarła na chwilę przed przybyciem pogotowia. Miała podcięte gardło i udusiła się własną krwią. Poza tym kobieta miała rany głowy oraz złamaną kość potyliczną. Pani Henryka została najprawdopodobniej uderzona młotkiem. Policjanci ustalili na podstawie wydruków z kasy, że sprawca lub sprawcy ukradli około 250 zł. Nie zabrali natomiast 450 zł, które pani Henryka ukryła na zapleczu w ortalionowej czarnej torbie. Kobieta od jakiegoś czasu przechowywała w tej torbie pieniądze po tym, jak doszło wcześniej do dwóch włamań rabunkowych do lokalu.
Sprawcy zabójstwa pani Henryki nie zabrali również pierścionka oraz obrączki z palców ofiary. Prawdopodobnie spieszyli się. Założono, że napad miał charakter rabunkowy, a pani Henryka straciła życie, ponieważ znała sprawców. Policjanci natychmiast przystąpili do przesłuchania świadków. Jednym z ostatnich gości lokalu przed zbrodnią był pracownik piekarni znajdującej się w pobliżu. Zepsuł mu się jakiś sprzęt, miał nadzieję, że w barze u pani Henryki spotka jednego z lokalnych elektryków, ale nikogo takiego tam nie zastał. Kiedy piekarz przyszedł do baru, właścicielka znajdowała się na zapleczu. Po chwili pojawiła się w lokalu. Obiecała piekarzowi, że jeśli któryś z elektryków pojawi się na miejscu, to ona natychmiast wyśle go do piekarni. Prawdopodobnie kobieta następnie wróciła na zaplecze. Piekarz zaś poszedł do piekarni, a już kilka minut później do baru weszli klienci, którzy znaleźli panią Molendowską. Pan Dariusz Nowak w magazynie kryminalnym wypowiadał się na temat tej sprawy. Doświadczony policjant uważa, że być może pani Henryka miała na zapleczu jakiegoś gościa w momencie, kiedy pojawił się piekarz i właśnie dlatego przebywała wówczas na tym zapleczu. Być może właśnie to ten człowiek następnie ją zaatakował, okradł i pozbawił życia. Świadkowie mieli widzieć, jak tamtego wieczora jakiś mężczyzna podchodzi do właścicielki lokalu, całuje ją w rękę i pyta, o której kobieta kończy pracę. Niestety dalszej części rozmowy nie słyszeli. Ale z zeznań świadków wynika, że kobieta nie okazała szczególnego zainteresowania tym człowiekiem. Czy to możliwe, że właśnie on spotkał się z kobietą na zapleczu? O ile oczywiście sprawca znajdował się na zapleczu w chwili, kiedy w lokalu pojawił się piekarz, morderca mógł też przecież obserwować pijalnię piwa z zewnątrz i wykorzystać moment, kiedy nikogo nie było w środku. Policjanci sprawdzili również wątek człowieka, który w zamian za haracz oferował kobiecie ochronę. Osoba podejrzewana w tej sprawie została wykluczona jako potencjalny sprawca zbrodni. Funkcjonariusze brali pod uwagę również to, że za zabójstwem może stać zupełnie przypadkowy turysta, który do tej miejscowości przyjechał w celach urlopowych i może pochodzić właściwie z niemal każdego miejsca w Polsce. Na klatce schodowej jednego z domów w miejscowości, w której została zamordowana pani Henryka, policjanci znaleźli krew. Badania wykazały, że należała ona do jednego z mężczyzn mieszkających w tym budynku. Zeznał, że jakiś czas wcześniej przewrócił się, gdy wracał pijany do domu. Funkcjonariusze sprawdzili również kartoteki mieszkańców Garbatki oraz okolicy. Chcieli im się przyjrzeć, by określić, czy ktoś z okolicy dopuścił się wcześniej podobnego przestępstwa. Znaleziono kilka osób wcześniej karanych, ale nie powiązano ich z zabójstwem. Ponadto w toku policyjnych czynności wyszło na jaw, że w przeszłości pani Molendowska złożyła zeznania przeciwko pewnym mieszkańcom okolicy, a dokładniej miejscowości Pionki, którzy później w związku z tymi jej zeznaniami mieli problemy z policją. Brano więc pod uwagę, że ta zbrodnia mogła mieć charakter zemsty na kobiecie. Sprowadzony na miejsce pies tropiący zaprowadził przewodnika w okolice targowiska. Być może tam sprawca wsiadł do jakiegoś pojazdu. Ponadto kasjerka ze stacji PKP zeznała, że wieczorem, w dniu śmierci właścicielki baru, widziała, jak pewien nieznany mężczyzna odjeżdża pociągiem w kierunku Dęblina. Sporządzono portret pamięciowy tego mężczyzny, ponieważ mógł być na przykład świadkiem tego, kiedy sprawca uciekał z miejsca zbrodni. Do tego człowieka nigdy nie dotarto. Jedną z osób podejrzanych w tej sprawie był stały bywalec knajpy, którego dane osobowe nie są znane, a jedna z gazet nazywa go Karolem L.
zaznaczając, że dane osobowe zostały zmienione na potrzeby artykułu. Dzień po zbrodni w domu Karola L. znaleziono moczące się w plastikowym pojemniku spodnie, na których znajdowały się plamy z substancji przypominającej krew. Spodnie te zabrano do badania. Karol twierdził, że w dniu, w którym życie straciła pani Henryka, był cały czas na swojej posesji i nie opuścił jej ani na chwilę. Wyjaśnił, że pracował w ogrodzie, wycinając stare krzewy i przycinając gałęzie drzew. Mężczyzna jednak mijał się z prawdą, ponieważ kilka osób widziało go wieczorem w innym miejscowym lokalu, w pijalni piwa, która stanowiła konkurencję dla pani Molendowskiej. Znajdowała się bardzo blisko lokalu pani Henryki. Karol L. pił tam piwo w towarzystwie nieznanego świadkom mężczyzny, opisywanego jako 40-latek o krótkich, szpakowatych włosach. Był wysoki, miał 1,80 m wzrostu i był średniej budowy ciała. Badania spodni Karola L. nie przyniosły rozstrzygającej odpowiedzi na pytanie, czy krew mogła należeć do pani Henryki Molendowskiej. Ówczesna technologia nie pozwalała odpowiedzieć na to pytanie. Być może, jeśli prokuratura nadal dysponuje tym dowodem, to z pewnością badania zostaną powtórzone. Taką mam nadzieję. Po dokładnym prześledzeniu pierwszych zeznań mężczyzn, którzy znaleźli ciało, oraz piekarza, który jako ostatni miał widzieć ofiarę żywą, okazało się, że istnieją pewne nieścisłości w chronologii. Jednak zostały one bardzo szybko wyjaśnione i wynikały ze stresu czy też zdenerwowania wszystkich mężczyzn. Służby pojawiły się na miejscu bardzo szybko, a żaden z mężczyzn, ani piekarz, ani klienci, którzy znaleźli panią Molendowską, nie mieli na sobie żadnych śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że to któryś z nich jest odpowiedzialny za zbrodnię, a nie mieliby czasu na przebranie się, umycie, pozbycie śladów, a z pewnością tak brutalny atak pozostawiłby na ich ubraniach mnóstwo śladów. Wykluczono więc zarówno piekarza, jak i mężczyzn, którzy znaleźli panią Henrykę po ataku. Kolejny wątek policjantom podrzucili mieszkańcy. Wspomnieli oni tragedię, do której przed laty doszło w Andrzejówce, w miejscowości, w której mieszkała pani Henryka. Otóż jeszcze w latach 80. mieszkało tam pewne małżeństwo z dwójką dzieci i któregoś dnia małżonkowie pokłócili się z powodu pijaństwa męża. Urażona małżonka wyszła z domu po kłótni, zabierając dzieci. Cała trójka postanowiła tę noc spędzić w stodole i przeczekać do chwili, aż ich mąż i ojciec wytrzeźwieje. Jednak wściekły mężczyzna postanowił zemścić się na żonie i podpalił stodołę, w której spali członkowie jego rodziny. Małżonce mężczyzny udało się uniknąć śmierci, ale dwoje dzieci straciło życie w pożarze. Mężczyzna został później skazany na 10 lat pozbawienia wolności, a lokalna plotka głosiła, że człowiek ten trafił do więzienia na skutek zeznań złożonych właśnie przez panią Henrykę. Ta informacja zainteresowała śledczych, dlatego zerknęli w akta tej sprawy, ale przypuszczenia mieszkańców okazały się być niezgodne z prawdą. Pani Henryka Molendowska nie zeznawała w tej sprawie, a przynajmniej to nie ona doprowadziła do tego, że mężczyznę skazano. On sam zgłosił się na policję i przyznał się do wszystkiego, złożył obciążające siebie wyjaśnienia, dlatego ten wątek wykluczono. Policjanci zdecydowali się powrócić ponownie do Karola L., którego spodnie nosiły ślady przypominające krew. Zarówno on, jak i jego małżonka zostali przesłuchani przy użyciu wariografu i jak pan Krzysztof Żmudzin napisał w swoim artykule z 1999 roku, oceniający rezultaty pracownik Zakładu Techniki Kryminalistycznej orzekł, że Karol L. przy pytaniach dotyczących zabójstwa Henryki okazywał silne emocje i nie był szczery. Jego żona wykazywała silne zmiany psychofizyczne, gdy pytano ją o miejsce ukrycia narzędzia zbrodni oraz alibi męża. Jednak badanie na wykrywaczu kłamstw stanowi dowód pomocniczy, niewystarczający do sformułowania oskarżenia. Karol L.
opuścił areszt. Niebawem zjawił się w barze, gdzie widziano go z tajemniczym kompanem. Zerwał z siebie koszulę, zaczął demonstrować ciosy, rozbił szklankę i popielniczkę. Wołał: wrobiliście mnie w tego trupa. Jeszcze się spotkamy. Policji udało się również ustalić, kim był mężczyzna, którego widziano z Karolem L. w wieczór zabójstwa, i był to Ryszard J., którego udało się odnaleźć w Olsztynie i przesłuchać go. Nie wniosło to jednak niczego nowego do sprawy i do dziś nikomu nie udowodniono sprawstwa tej zbrodni. Na rozwiązanie jest jeszcze 13 lat, ponieważ zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego zbrodnia zabójstwa przedawnia się po 40 latach. I miejmy nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona, a jeśli ktoś z moich widzów wie coś na temat tego, kto stoi za zabójstwem pani Henryki Molendowskiej z miejscowości Andrzejówka, proszony jest o przekazanie posiadanej wiedzy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu lub do najbliższej jednostki policji. Możecie również przekazać informacje do mnie. Piszcie za pośrednictwem maila, Facebooka lub też w wiadomości prywatnej na Instagramie. Wszystkie informacje zostaną przeze mnie oczywiście przekazane policji. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!